Możemy. Sam sztandar jest bardzo ważny dla jednostki, dla danej jednostki wojskowej. Ja tylko przypomnę, że jest tak, że w momencie utraty sztandaru przez daną jednostkę wojskową taka jednostka ulega rozwiązaniu, więc sam ten fakt świadczy o ważności takiego sztandaru. Sztandar ten przytrzymuje się w odpowiednim miejscu, jest odpowiednio chroniony. Jest dla danej jednostki najważniejszym przedmiotem. Jeżeli chodzi o to, w jakiej formie jest przekazane, jest to przekazane w formie uroczysta, odbywa się zgodnie z ceremonialem wojskowym. Następnie żołnierze oddają honory przed takim sztandarem i jest on, tak jak powiedziałem, przechowywany w odpowiednim miejscu. Kapitan Damian Stanula, oficer klasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Bardzo dobrze.